zaczynałem biznes, będąc już człowiekiem dojrzałym, z tak zwaną małą stabilizacją. Mieszkanie w bloku, mały Fiat i rodzina. I kiedy podjąłem decyzję o zajęciu się prowadzeniem firmy, była to decyzja niezwykle ryzykowna. Zaczynaliśmy funkcjonowanie firmy w kontenerze budowlanym. Takim przełomowym momentem było stworzenie wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną najnowocześniejszego na świecie laboratorium wzrostu warstw półprzewodnikowych. To pozwoliło nam opracować zupełnie nowe technologie, dzięki którym produkujemy najnowocześniejsze i najlepsze niechłodzone detektory podczerwieni na świecie. Jest to przedsiębiorstwo oparte na wiedzy, które zatrudnia wybitnych specjalistów, którzy od 20 lat pokazują światu, że polski naukowiec nie jest ani mniej zdolny, ani mniej pracowity od amerykańskiego, niemieckiego, francuskiego. Nasze detektory są aktualnie na lądowniku marsjańskim Curiosity, gdzie służą do badania śladów życia na Marsie. To jest niezwykle satysfakcjonujące, kiedy człowiek wychodzi wieczorem przed dom i widzi tę mrugającą czerwoną planetę i myślę sobie, że tam są właśnie detektory, które wyprodukowaliśmy tutaj w Polsce i mrugają tam do nas, wysyłając informacje o tym, co daje się znaleźć na Marsie.